Dzień dobry, wiewiórki i bobry! Witam was w kolejnym odcinku Mieszczucha na roli. Oczywiście na kampanii BBSJ-owej, na mapie Lubelska Dolina, by Riot Gplay. Kolejny odcinek moich zmagań tutaj na roli, na moim gospodarstwie. I kolejny odcinek bez gościa. No niestety, słuchajcie, ja ostatnio mam do nagrywania czas w takich porach, że ciężko tutaj kogokolwiek zaprosić tak, aby to była jakaś ludzka, sensowna godzina. Dzisiaj, ostatnio nagrywałem o pierwszej w nocy jakoś, tak? Łoj, napełniłem się już i teraz tak tutaj właśnie prosto w wir pracy was rzuciłem, no ale nic. Ostatnio nagrywałem, słuchajcie, o godzinie pierwszej w nocy, a dzisiaj przyszło mi nagrywać po godzinie szóstej, po powrocie z nocnej zmiany, bo w tym tygodniu mam nocną zmianę. No i tak się jakoś złożyło, że słuchajcie, jakoś tak się składa ogólnie, że ja po pracy mam największą ostatnio wenę do nagrywania. Jakoś tak, nie wiem, łapię energii tego dystansu, może jakoś do codzienności pewnej w pracy i mam tak ochotę sobie po prostu ponagrywać po robocie. Dzisiaj też, słuchajcie, w ciągu dnia przed pracą, to znaczy wczoraj właściwie, w ciągu dnia przed pracą opracowałem też kilka ciekawych rzeczy, kilka ciekawych pomysłów na mój kanał, to znaczy taką kontynuację tych pomysłów, a raczej jednego z pomysłów, jakie sprzedałem wam w poprzednim Mieszczuchu. To znaczy wspominałem o tym, że rozpocznę serię Kingdom Come Deliverance i ja po raz kolejny będę reklamował tę serię na moim kanale. Zapraszam, wbijajcie, gra na polskim YouTubie, nie cieszy się jakąś mega dużą popularnością. Troszeczkę przeszła tak u nas na polskim YouTubie bez echa. Zaledwie może kilkoro jakichś tam let's playerów ogrywało na swoich seriach tę grę. Gra jest z zeszłego roku, z roku 2018. Gra, która zarobiła na siebie na Kickstarterze, tak, ojejku, nie pracownik. Ale teraz to pojechałem, łoj. Gra zarobiła na siebie na Kickstarterze, dzięki graczom. To jest, niektórzy mówią, że to jest najlepszy, najgorszy RPG, a czy najlepszy z najgorszych RPGów. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ gra jest naprawdę warta czasu. Polecam u mnie, możecie, są dwa odcinki jak na razie, możecie sobie zerknąć, jak to wygląda, jaki to jest, jaka to jest rozgrywka, jaki to jest klimat, ponieważ jest to średniowiecze. Okej, już dosyć reklamy Kingdom Come, ale właśnie otworzyłem tę serię, są już dwa odcinki i zapowiedziałem jeszcze jedną serię niezwiązaną ściśle z gamingiem, a troszeczkę tak muzycznie, troszeczkę tak inaczej, tak z kamerką po prostu, żeby troszeczkę urozmaicić content ponownie na moim kanale, bo coveru dawno nie było i długo pewnie nie będzie, bo troszeczkę mi się te rzeczy przejadły, to znaczy troszeczkę mam dosyć coverowania na ten moment. Widzę, że to już mam tak, raczej taki dłuższy moment tego takiego, nie wstrętu, ale takiej niechęci do coverów. No ale jest, słuchajcie, pomysł taki, że po prostu, jak wspominałem, jednak może późna godzina nie jest tutaj za bardzo, że tak powiem, korzystna, no nic, nie szkodzi. Czymś takim jak wieczorna nutka, słuchajcie. Ja chciałem moją serię Historia pewnej piosenki, która jest też u mnie na kanale, też już nieruszana jakiś czas ze względu na to, że ona jest strasznie nieopłacalna. To znaczy nieopłacalna nie pod kątem dochodów, bo ona i tak by nie mogła być pod tym kątem monetyzowana, bo zamieszczam tam fragmenty utworów komercyjnych. Mimo że na prawie cytatu, no to YouTube, wiadomo, niestety rządzi się swoimi prawami, ale poza tym przede wszystkim ona wymagała bardzo dużo czasu, aby zrobić taką pigułę informacji na temat historii piosenek. Dlatego ja ostatnio, tak gwoli przypomina, zapowiedziałem również oprócz Kingdom Come Deliverance serię pod tytułem Wieczorna Nutka, coś takiego. Przy czym tak sobie ostatnie dni rozmyślałem nad tą serią troszeczkę, może by to jakoś inaczej ubrać, żeby to, powiedzmy, nie było jakaś tam propozycja jednej piosenki na wieczór, bo taki to ma być zamysł. To znaczy, to ma mieć taką formę troszeczkę wieczornej audycji radiowej. Tak sobie to tutaj, oj, brzuska, brzozy są niebezpieczne, trzeba uważać. Tak sobie to tutaj wymyśliłem, że miałoby to mieć taką formę audycji radiowej. W takim stylu, kurczę, jak
robiło się kiedyś radio, jak dzisiaj jeszcze ewentualnie robi moja ulubiona stacja, czyli program Trzeci Polskiego Radia. Tutaj moim tutaj, że tak powiem, takim... Oj, muszę się podrapać koło ucha. Takim moim wzorem, jeżeli chodzi o dziennikarstwo radiowe, no to jest pan Piotr Stelmach. Gość ma niesamowity łeb do muzyki, jakiejkolwiek muzyki. To nie jest redaktor jednego gatunku, to jest redaktor muzyczny. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że idąc za moim jednym z marzeń z dzieciństwa, żeby pracować w radiu po prostu, zrobię sobie takie radyjko. I tak właśnie pomyślałem, że nie będzie to tak typowo wieczorna nutka, ale radyjko, coś takiego, tak by się nazywała ta seria. Oczywiście to nie będą jakieś długie odcinki, mega długie. Nie będą to tak jak audycje radiowe, powiedzmy godzinne czy półtorej godzinne. No bo to tutaj bym w ogóle musiał chyba wziąć urlop albo zwolnić się z pracy, żeby mieć czas, aby to zrobić porządnie. A jak już coś robić, to robić to porządnie. Ja tak uważam, zawsze tak uważałem. Dlatego tutaj bym musiał troszeczkę, że tak powiem, przemyśleć to, ale słuchajcie, mam taki właśnie, strasznie się z tym noszę ostatnimi czasy, aby troszeczkę odciążyć z tematów gamingowych ten mój kanał. Oczywiście wszystko pozostanie jak zostało, no tylko po prostu chodzi o to, żeby od czasu do czasu wypełniać luki, wiecie, żeby to się nie przejadło mi, wam troszeczkę te gierki, jeżeli po prostu oglądacie mój kanał, nie tylko ze względu na ETS-a, na Farminga, czy Skyrima, czy jakkolwiek co innego gamingowego. Jeżeli po prostu jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na tematy takie muzyczno-radiowe, powiedzmy, no radyjko w końcu. Miałoby to być radyjko, oczywiście radio z wizją, żeby nie było. Kamera normalnie, wszystko, moja twarz, moja morda. Tak wiecie, troszeczkę takie radyjko vlogowe, coś w tym stylu. Oczywiście ta wieczorna nutka, no to byłby taki gwóźdź, można powiedzieć, tej takiej serii. Ma to być na luzie, słuchajcie. Co tam bym chciał pokazywać, nie tyle jakieś piosenki, jakieś odkrycia moje muzyczne, chociaż pewnie też, ale przede wszystkim mało osób zauważa, że wielu artystów, wykonawców, muzyków, powiedzmy, czy nawet takich YouTube'owych wykonawców muzycznych, bawi się czasami formą. I słuchajcie, ciekawe są, jakkolwiek kiedyś na przykład takie słowo jak remix kojarzyło mi się z czymś totalnie wieśniackim, tak teraz na przykład uważam, że ludzie potrafią naprawdę robić pomysłowe i ciekawe remiksy różnych przebojów. Najciekawsze są remiksy międzygatunkowe. I coś takiego chciałbym też pokazywać. Coś nietypowego, coś takiego oryginalnego, co faktycznie może być do posłuchania wieczorkiem, przed snem, czy w drodze do pracy, czy może w drodze do szkoły kolejnego dnia do posłuchania. A więc tak to tutaj będzie wyglądać, słuchajcie. To jeżeli chodzi o takie właśnie moje plany YouTube'owe, no to na tyle. Ja, wiecie o tym, że ja czasami z poślizgiem, z jakimś opóźnieniem, ale mimo wszystko jednak swoje plany w jakimś większym, ogromnym stopniu ziszczam, realizuję, no doprowadzam je do, nie powiem do czego, mi się złe słowo ciśnie na język, no po prostu, no słowo staje się ciałem i mieszka między nami, jeżeli chodzi o moje wszelkie plany, czasami z poślizgiem, z opóźnieniem, ale jest, nie? Streamy przecież zapowiadałem chyba z 3 albo 4 miesiące. Co odcinek o tym gadałem, w końcu się udało, streamy się rozpoczęły. Ja a propos streamów również będę miał dla was ogłoszenie, tylko że dzisiaj ja jestem na takim troszeczkę spontanie i może być tak, że mi to wyleci z głowy. Jeżeli mi to wyleci z głowy, to pewnie przypnę komentarz na filmie, pod filmem znaczy się. Przechodzi tutaj teraz kot. Kot mi zasłania mój kombajn. No Filipie, ale ten twój ogon jest fajny, masz ogony kota, ogon kota to jest zajebista sprawa, słuchajcie, do pogłaskania, ale... O, dobra, wbił się za roletkę. Jeżeli teraz roleta się rusza, to nie jest żadne science fiction, ani paranormal activity, to jest kot activity. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie robiłem żniwa na moich polach, jednych z tych nowszych pól. I oczywiście tutaj, no jak wspomniałem, nie mam dzisiaj znowu gościa, ze względu na to, że mam czas nagrywać w takich, a nie innych porach niestety.
Ja wiem, że niektórzy tutaj siedzą po nocach. Już dostałem jedno zgłoszenie na Facebooka, że jak nawet, że nawet możemy nagrywać w nocy późno, bo siedzi. Oj. Źle znowu ułożyłem header. Moment, to tak nie może być, bo mi spadnie potem. Tak, zdecydowałem się, słuchajcie, że będę woził jednak na wózku ten header, jak człowiek. No ale jednak nie wiem, czy to jest kwestia tego, że header jest z modyfikacji, czy coś. To jest wózek na header nie z tego klasa, bo tutaj do kombajnu też był dołączony wózek. Oprócz kombajnu i headeru, headerów, bo jeszcze header do tam tych kukurydzy i tak dalej. Tylko że tam była taka sytuacja, że jak się postawiło header na ten wózek, to ten wózek się poruszał samoistnie. Na przykład tam skręcał czy coś, nie? Tutaj nie wiem, czy to nie jest kwestia może tych kółek. No ale dobra, moment. Bo tutaj jest troszeczkę z górki, więc... To trzeba tak... O, dobra, będzie. Siedzi. Dobrze. Pszenicę sobie wysypię do przyczepy, chociaż tutaj się już raczej nic nie zmieści. A no tak, to jest napełnione praktycznie. Dobra. To ja sobie to wygaszę, zostawię tutaj i w tym sobie pojadę na farmę, a w tym czasie tutaj wam przewinę temacik, oczywiście, o którym chciałbym z wami porozmawiać. No tak, słuchajcie, goście oczywiście jak najbardziej będą. Ja tu powtórzę po raz kolejny. Dla wszystkich, którzy chcą się zgłosić do sąsiadów jako gość na mojej farmie, na odcinkach sąsiedzkich, no to słuchajcie, sprawa jest taka, że no trzeba czekać, trzeba długo czekać. Ja tutaj oczywiście chciałem uniknąć sytuacji, że będzie długie czekanie, no ale to się nie da, bo nie zawsze ja też będę na tych odcinkach sąsiadów. Na ten moment, kiedy to nagrywam, czyli we wtorek rano, wczesnym rankiem, nie jestem pewien, czy będę na najbliższym sobotnim odcinku sąsiadów, czy będę w ogóle nagrywał ten odcinek z wujkiem, bo jest niejasna sytuacja, jak mam teraz te nocki u mnie, czy od 18, czy od 22 będę miał. A chcę troszeczkę nadgodzin sobie przyrobić, więc jeżeli tylko będzie taka możliwość, no to pójdę do pracy na nadgodziny. Miałem praktycznie bez nadgodzin, tam jakieś pojedyncze dni, no a tutaj by się jednak coś przydało. Zawsze tam jakaś kaska dodatkowa wpadnie, ja z tym problemu żadnego nie mam. Przerobić sobie troszeczkę nadgodzin, oczywiście wszystko w granicach rozsądku i dobrego smaku. Dlatego nie mam pojęcia, czy w najbliższą sobotę na odcinku sąsiadów w ogóle będę, więc znowu jakoś tak przepada, powiedz. No chociaż teraz i tak wujek zapraszałby gościa, no ale wiadomo, o co chodzi. Może się sytuacja powtórzyć. Tutaj nie jest tak, że się jakoś ściśle tutaj jesteśmy zobowiązani mocno, że kurde, trzeba być, nie? Jak ktoś nie może, tego nie ma. Są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. Nikt tego nie przeskoczy. No a do Mieszczucha również mam kolejkę gości. Oczywiście na spokojnie, jeżeli faktycznie dalej będzie tak, że będę miał problem z zgromadzeniem tutaj, zaproszeniem gościa o jakiejś sensownej godzinie, zaproponowanie sensownej godziny na spotkanie, no to po prostu porobimy to tak, że któregoś tygodnia luźniejszego nagram po prostu jakieś odcinki na zapas z gośćmi i żadnego problemu przecież nie będzie. No, także tak. No i słuchajcie, te moje live streamy z farminga. Do tej pory z farminga, bo to oczywiście nie będzie tak, że będę streamował tylko farmę. Będę streamował również ETS-a drugiego, pewnie od czasu do czasu ATS-a. Kot robi drugą rundkę. Przy czym, no, powiem wam tak, że... tylko na multiplayerze, ale oczywiście w konwoju tutaj z chętnymi, z obecnymi na streamie, bez żadnego problemu. Zainspirowałem się tutaj Gitim. Giti bardzo fajnie tutaj robi sobie na live'ach konwoje z widzami. Zawsze mówi, skąd jedzie, gdzie jedzie. Mi się to bardzo podoba i również oczywiście coś takiego będę na streamach robił, nie tylko farming. No a jak wspomniałem, jeżeli chodzi o farming na streamach, no to raczej tutaj Lubelska Dolina na tej naszej kampanii z rzadka. A częściej zapewne będzie to moja kampania solowa na Polska z polskimi maszynami na jeszcze bardziej polskiej mapie tutaj od lubelskiej, czyli na Wielkopolsce. Póki co na Wielkopolsce, bo słuchajcie, kiedy wejdą sezony, no to ja nie jestem pewien. Na pewno będę sezony grał tylko na streamach i jak już też wspomniałem, i nie jestem pewien, na jakiej mapie ostatecznie zostanę. No bo to też, słuchajcie, różnie może być. Teraz fajna jest taka mapa. Może za jakiś czas po sezonach, albo z sezonami, albo tuż przed sezonami wyjdzie taka fajna mapa, nie? I
No, a tym bardziej, kiedy już teraz się potwierdziło, że będzie płodozmian na 100%, że plon będzie zależny również od pogody, jaka jest w ciągu roku. Nie tylko wiadomo od tego, czy się tam pole nawiezie i tak dalej, ale też zależnie od tego, jak będzie sprzyjać pogoda, no to to kurde, no po prostu, no to jest miodzio, no po prostu miodzio, będzie każda praca na polu, to nie będzie tylko taki lajtowy relaksik, tak jak teraz do tej pory jest, tylko no trzeba będzie faktycznie tutaj coś planować. No super, super, no sezony zmieniają grę o 180 stopni. Ja się w ogóle dziwię, że tego nie ma w podstawce. Takich właśnie sensownych i logicznych utrudnień gry. No, także tak jak wspomniałem, tutaj na live streamach będzie farming, będzie ETS 2 i ATS od czasu do czasu. Ja wiem, że ATS jest mniej popularny, dlatego na streamach raczej ETS 2, na multiplayerze prawdopodobnie EU1 albo EU3, w żadnym wypadku serwer EU2 tutaj nie wchodzi w grę, nie będziemy śmigać 120 na godzinę. Ja raczej tak biorę zawsze ładunki z Wotra w ETS-ie, jeżeli gram na MP od czasu do czasu, no bo tak mi wygodniej, a poza tym, kiedy biorę z rynku przesyłek, to przeważnie albo mam 500 milionów 348 kurde, nie wiem, minut spóźnienia, bo coś tam się nie zgrywa, trzeba resetować tą ekonomię za każdym razem, albo nie mam żadnych ładunków po prostu z rynku przesyłek, nie? Także zawsze raczej na multika tutaj wybieram Wotra. Tak, i coś jeszcze miałem powiedzieć, o czym zapomniałem. Ej, kurde. Tak, to jest jak się na zwykłym spontanie siada, no ale czasami jest, wena jest jak sraczka, przychodzi znienacka, tak to czasami bywa, niestety. Dobra, tutaj jeszcze trzeba opróżnić zbiornik. Mógłbym co prawda już tutaj z tym podjechać sobie na farmę i ewentualnie z tej rury tam wysypać na prosto do silosu, ale czemuż by tutaj sobie nie wrócić i z przyczepkami nie nasypać tam prawilnie, tak jak powinno być. Jeszcze troszeczkę. O, jest, dobra. Także no, jeżeli chodzi o live, ja będę starał się robić tak, żeby live'y były co sobotę albo co niedzielę, w każdym razie w weekend, ewentualnie w jakiś piąteczek późnym wieczorem, jak będę miał popołudniówkę, wrócę z pracy i jeszcze będę miał siły, no bo to różnie bywa, czasami jest bardziej męcząco w robocie, czasami mniej męcząco w robocie. No w każdym razie zależne to będzie od tego po prostu, jak mi się ułoży praca. No ale jeżeli chodzi o streamy, no to weekendy będę się starał, aby przynajmniej raz w weekend, w sobotę lub w niedzielę był co tydzień stream, albo w sobotę, albo w niedzielę co tydzień, może czasami będzie codziennie, w sensie sobota i niedziela, ale raczej wątpię, raczej jeden dzień z weekendu chciałbym jakiś późne popołudnie albo wieczór poświęcić właśnie na streamy. Chociaż teraz z drugiej strony, słuchajcie, pogoda w końcu dopisuje. Mieliśmy taką, można powiedzieć, wredną wiosnę, a raczej taką, kurczę, mieliśmy piękną jesień tej wiosny. Chociaż no właściwie to wydaje mi się, że właśnie to była taka prawdziwa wiosna, jaka powinna być w marcu ostatnio. No ale teraz, słuchajcie, z początkiem czerwca u nas, przynajmniej tutaj na Śląsku, no już się zaczęło lato, nie? To już teraz są upały, wczoraj było 30 stopni, dzisiaj ma być podobnie, w ogóle ponoć ten cały tydzień ma być taki cieplutki. Ja się oczywiście z tego cieszę, to jest bardzo mi na plus. Zacząłem jeździć wreszcie na rowerze, wreszcie mam tutaj czas, żeby z moją dziewczyną wyjść na rower, znaczy czas, no pogoda jest jakaś taka sensowna. Ja tam wiem, że no, każda pogoda na rower jest dobra, według wszystkich tam hardkorowych cyklistów. Pozdrawiam wszystkich sympatyków jazdy rowerem rekreacyjnie i też bardziej siłowo. Ja o tym wiem, bo zanim zrobiłem prawo jazdy, kupiłem samochód, no to cały bity rok, przez właściwie 2-3 lata, przez całe 3 lata jeździłem do pracy, wszędzie, na zakupy, gdziekolwiek, gdzie tylko się dało coś załatwić czy coś, no to wsiadałem na rower, jechałem rowerem, bo tak jakoś nie wyobrażałem sobie, żeby po prostu gdzieś iść z buta. No teraz dużo jeżdżę samochodem, ale też podejrzewam, w końcu również do pracy będę jeździł na rowerze. Wiecie, ja mam do pracy 4,5 km. Trochę tak siara jeździć autem, zimą zwłaszcza w sumie, bo samochód się nie zdąży dogrzać nawet.
a potem są jakieś dziwne rzeczy, właśnie się dzieją, nie? Tak to różnie to czasami bywa. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Właśnie teraz, w sobotę, sobie bardzo fajnie zrobiliśmy taki rowerowy trip. Delikatnie tak, tutaj moja dziewczyna jest po operacji kolana i ona tak za bardzo nie może póki co jeszcze zbytnio przeciążać tego kolana. Wszystko jest oczywiście w porządku, już jest bez ortezy, ale ciągle są jakieś rehabilitacje, ćwiczenia, jakieś terapie. No i tutaj rower jest dla osób, że tak powiem, po operacji kolana, właściwie wszelakiej, jakiejkolwiek operacji kolana jest wskazany. Oj, kurczę, mogłem tutaj nie, tak nie robić. Moment, objadę sobie jeszcze raz tutaj naokoło, zostawię to, zwiozę kombajn, ewentualnie zacznę żniwa tutaj na tych polach, bo tutaj też mam żniwa. Ja tu mam wszystko chyba pozbierane już. Tak, Filipku, tak, miał, wszyscy cię słyszeli. Łapka w górę dla Filipka. Tak jak powiedziałem kiedyś, jeden kciuk w górę to kilogram karmy dla Filipa, oczywiście, tak. On będzie chciał wyjść teraz z pokoju i mi nie da. I będzie chciał wyjść z pokoju i mi nie da spokoju. Podejrzewam. Dobra. Także no postaram się, aby tak co tydzień, ewentualnie właśnie wieczorkiem, bo tu raczej w ciągu dnia, no to wiecie, jak jest taka pogoda, no to się na rower wyjdzie, czy pójdzie na działkę po prostu posiedzieć gdzieś w nałonie natury. Ostatnio też miałem dosyć poważny i kosztowny remont w moim aucie, to znaczy tutaj oczywiście możecie się śmiać, ale pozdrawiam wszystkich prześmiewców, wszystkich żartownisiów i tutaj zapraszam do sekcji komentarzy. Ulżyjcie sobie, ulżyjcie sobie, naprawdę, ulżyjcie sobie, użyjcie sobie, wyżyjcie się na mój samochód, czyli na poczciwego Volkswagena Pastucha B5. Najśmieszniejsze dowcipy na temat Passata nagrodzę serduszkiem. No ale słuchajcie, miałem taką dosyć kosztowną naprawę. No a co może być kosztownego w naprawie Passata B5? No wiadomo, no różne rzeczy, na przykład uszczelka, ale na szczęście nie uszczelka, zresztą to jest 1.6 silnik, nie? Jeszcze w dodatku w gazie, więc to nie jest prawdziwy Passat. Passat prawdziwy to jest 1.9, ja wiem, TDI jeszcze oczywiście, ale nie, no nie, robiłem tak już teraz na serio, robiłem ostatnio właśnie zawiechę z przodu, kurde, masakra była, słuchajcie, mi tak strzelały, strzały mi przeguby przy kołach skręconych maksymalnie w prawo, że aż po prostu zęby bolały, nie? To znaczy ja wiedziałem, że to trzeba zrobić, to nie jest tak, że ja z tym długo jeździłem, to znaczy ja jeździłem z tym trochę, bo musiałem jeździć, bo niestety tutaj no, musiałem korzystać z samochodu, tylko że czekałem też trochę na termin. Tutaj mój mechanik, w którym, że tak powiem, się stołuje, to znaczy gdzie leczę samochód, no to do niego są dosyć długie terminy. To jest naprawdę, naprawdę spoko serwis. Jeżeli ktoś jest z Bytomia, polecam ASG serwis na ulicy Piekarskiej. Chłopaki robią kapitalną robotę, również naprawiają auta nowe w ramach gwarancji wybranych marek, nie pamiętam teraz których, na pewno Ford, coś tam jeszcze, to znaczy jak ktoś ma nowe auto, przyjeżdża na serwis, jakiś tam przegląd gwarancyjny czy coś, no to oczywiście w ramach gwarancji oni tam również to zrobią. Jeżeli ktoś nie ufa ASO, bo w ASO również oczywiście potrafią pracować patałachy, kilku moich znajomych się przekonało, polecam, pozdrawiam, pozdrawiam. Niestety to, że jest ASO, to nie znaczy, że w ASO pracują asy. Czasami pracują asy, czyli, no wiecie, asy przez 2S. Także, oj, także no, tak to bywa. Tak to niestety bywa z tymi mechanikami, z tymi, że tak powiem, fachowcami. No ale ja tutaj naprawdę cieszący się wysokimi rekomendacjami serwis znalazłem. Chłopaki są młodzi, to znaczy nie są młodzi, czyli nie są po prostu tacy jacyś zacietrzewieni na zasadzie, że kurwa, kiedyś to było, kiedyś to były auta, teraz to nie ma aut, teraz to są, nie wiem, kurde, statki kosmiczne, nie? Tak jak niektórzy tacy, oj, no to pięknie pojechałem. O, czy przejadę? Przejadę chyba.
Mam tutaj ciasno na tej gospodarce, ale już niedługo, słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę i będzie przeprowadzka. Zapowiadana przeprowadzka. Teraz, słuchajcie, jestem na etapie po prostu gromadzenia gotówki na powiększenie areału, ale to już naprawdę niedługo i nie będziemy się przeprowadzać do lasu. Także no. No i słuchajcie, no i zrobiłem kompletne zawieszenie z przodu w tym moim Passacie, plus jeszcze przeguby. No i tam mnie troszeczkę szarpnęło, no ale teraz już przynajmniej no cieszę się, bo mam samochód sprawny do jazdy po prostu, no gdziekolwiek, kurczę, w góry pojechać na weekend czy coś, zabrać rowery do bagażnika i po prostu wypaść, nie? Także no, dobra, tutaj widzę Filipek już naprawdę mu się chyba chce. Dobra, zaraz do was wracam, bo tu kotka trzeba wypuścić naprawdę. Okej, okay, już jestem, kotek wypuszczony, zadowolony. Także no, wiecie co, no, to jest na pewno rzecz, przy której nie wolno oszczędzać, ja to zawsze wszystkim mówię, a powiem wam, że no dzisiaj, słuchajcie, mamy internet, mamy filmiki na YouTubie, kurczę, robione przez pasjonatów, naprawdę takich szczerych pasjonatów, którzy znają się na rzeczy, którzy no, kitu nie wciskają, którzy chcą, aby świadomość ludzi była dużo większa, a ja dalej widzę na przykład u mnie w pracy kilku takich, że tak powiem, kurczę, asów motoryzacji, którzy no olewają kompletnie sprawę. Ja wiem, że można sobie na przykład w Passacie wielowahacz zrobić za 500 zł, nie? To znaczy 500 zł części, nie? Czyli tam ten, no, kurczę, jakby to powiedzieć. Oj, 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 to nie jest moje, tu jest moje. Oj, ale nie, 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 słoma, nie, nie, nie. O kurde, słomę mam załączoną. Słomy już mi wystarczy. Muszę wyłączyć pokos. Słomę miałem tam z pszenicy, to mi wystarczy. No i wiecie, no, jest... znam ludzi, którzy jeżdżą właśnie z zawieszeniem wielowahaczowym najtańszym. Ja wiem, że to jest drogie zawieszenie, ale naprawdę oszczędzanie tutaj to jest... czasami płaci się za to cenę życia albo nawet zdrowia. Tam pal licho swoim, bo jak debil... chce przeoszczędzić i zrobi sobie krzywdę, to jest pół biedy. Gorzej jak ktoś po prostu kogoś zabije przez to, że miał zawieszenie takie no do dupy, że nie wiem, stworzeń wahacza mu się wybił podczas zjeżdżania z krawężnika, nie? Na przykład, czy coś. A potem gdzieś kurde na autostradzie zapierdziela i jest ząg. Dlatego ja zawsze mówię, że tutaj akurat hamulce, zawieszenie, opony to nie są rzeczy, przy których można oszczędzać. No ale teraz właśnie mam ten komfort taki psychiczny, że mam tutaj zrobione porządnie, z porządnymi częściami i można po prostu sobie śmignąć gdzieś, nie? Za miasto w weekend, dlatego też tak, jeżeli już będą streamy w soboty, niedzielę, w weekendy, no to oczywiście po południu, późnym popołudniem, ewentualnie pod wieczór. Zresztą teraz, słuchajcie, dni są coraz dłuższe, no to tak... jeszcze nawet ciemno nie będzie, nie? No i tutaj też sporo z was ostatnio na streamie do mnie mówiło, pisało, czy pod w komentarzach gdzieś, żebym dobrze jakoś tak lepiej, żebym ogarnął tutaj coś, tu mam krzywo z tym free trackiem, moment. O, żebym opanował tutaj informowanie was o streamach. To znaczy tak, ja wiem, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby... No cholera, przekrzywia mi się ciągle, żeby po prostu... pojawiała się informacja, tak, że zbliża się no tutaj stream, wydarzenie na żywo po prostu. Ja wiem, o co chodzi, tylko że do tej pory no to wszystko było na spontanie. No teraz chcę troszeczkę tak jednak to powiedzmy uściślić, żeby to nie było tak, że ktoś powiedzmy chciał posiedzieć na streamie, a został mu tylko zapis wideo, nie, z tego streama. Żeby to po prostu było tak, że jak faktycznie ktoś by mógł być, to żeby był, no to tak mówię wstępnie tutaj te weekendy, ale jeżeli faktycznie będzie się zbliżał stream, no to ja postaram się już w piątek po południu, może nawet rano, umieścić stosowną informację na YouTubie, tak żeby po prostu każdy, kto będzie chciał być, no to sobie kliknie w ten dzwoneczek i kiedy stream się rozpocznie, no to powiadomienia zostaną automatycznie do wszystkich rozesłane. Znaczy, czy do wszystkich to nie wiem, bo YouTube tutaj różne sobie jaja robi, jeżeli chodzi o te dzwoneczki. To nie jest tak, że jak ktoś kliknie dzwoneczek, to ma 100% gwarancji, że dostanie powiadomienie, że jest nowy film. To niestety tak nie działa już. To jest tak, że kiedy kliknie się dzwoneczek, no to
Jest szansa, że się dostanie powiadomienie o nowym filmie, a nie, że się dostanie na pewno to powiadomienie. Także tutaj już też przerobiłem to sam na kilku kanałach, gdzie dałem dzwoneczki i również kilka osób tutaj mówiło, że nie otrzymało powiadomienia, mimo klikniętego dzwoneczka, że wrzuciłem film, wchodzi na mój kanał, a tam nowy film. O, niespodzianka. No, takie to tutaj rzeczy się dzieją. Także ja się postaram tutaj właśnie, żeby się pojawiła taka, no wiecie jak to jest, jak oglądacie wielu youtuberów, wielu streamerów, wiecie jak to wygląda, kiedy ma być stream, no to pojawia się taka zapowiedź, coś jak premiera, nie? Postaram się, aby to było. No do tej pory też tak było, tylko że pół godziny przed rozpoczęciem streama, no a teraz się postaram, aby to było po prostu z jakimś tam fajnym wyprzedzeniem. No i teraz w najbliższy weekend planuję oczywiście, bo na nagraniu z sąsiadów nie będę mógł być, jeżeli ono będzie teraz w tygodniu, ale w weekend na wieczór streama będę mógł prawdopodobnie sobie pyknąć i całkiem możliwe, że będzie to ETS 2 MP. Oczywiście stosowna informacja, jak powiedziałem, pojawi się w piątek. Bez względu na to, czy stream będzie w sobotę, czy w niedzielę, informacja pojawi się w piątek. A jeżeli zdarzy się, że w tygodniu będę miał czas zrobić stream po południu, czy wieczorem po pracy, czy coś takiego, no to to już będzie spontannie. Wtedy to już będzie faktyczny spontan. No. Tak to mniej więcej sobie zrobimy. No i cóż, no właściwie tak. Ja tutaj robię oczywiście sobie żniwa i miałem Wam jeszcze odnośnie moich planów co do tej gospodarki powiedzieć. No bo to nie jest oczywiście tak, że ja teraz będę robił raz w tygodniu streamy na innej mapie, no to tutaj to porzucę. Nie. Na Lubelskiej czuję się nadal jak u siebie, przy czym po prostu tutaj musiałem troszeczkę spowolnić progres, dlatego też jednym z powodów, to też było jednym z powodów, żeby postreamować na innej mapie niż Lubelska, aby po prostu i sobie i Wam zrobić przyjemność taką, że no pościągałem sobie stare maszyny, mapa w starym klimacie i taka polska seria oczywiście sobie tutaj do pośmigania tylko i wyłącznie na streamy z sezonami, kiedy już wyjdą. No a na Lubelskiej, no to wiadomo, progres kurczę musi się czynić, plany mam ambitne, teraz już naprawdę tylko delikatne jeszcze powiększenie areału, bo chcę jeszcze kupić te pola tutaj dwa obok. Ja włączę mapkę, o, pola 13 i 45, to są pola, które jeszcze chcę kupić sobie. Tak, oraz chyba jeszcze są takie pola 44-43 pod placem buraczanym. Tam jest też taka łączka i to na razie będzie chyba wszystko. Potem już słuchajcie, gromadzenie gotówki, aby kupić ten land pod lasem, czyli tutaj nad polem numer 1 z lewej strony, nad polem 1, które należy do Bartka. Chociaż chodzi mi też po głowie pole numer 76 pod biogazownią z prawej strony na dole. Tam również jest ciekawy teren pod zabudowę i byłby mniej taki inwazyjny, to znaczy chyba jest też dużo tańszy po pierwsze, po drugie nie ma tam za dużo jakoś drzew do wycinki, a tutaj tam przy lesie, tam gdzie jest to pole numer 1, no to tam jest taka polana jakby pośrodku lasku, ale oprócz tego również tam byłoby, trzeba by było też troszeczkę tych drzew sobie wyciąć gdzieś na obrzeżach. No bo to wszystko tam jednak fajnie byłoby gdzieś pomieścić, te wszystkie obiekty, budynki, które tam będę stawiał. Wszystko oczywiście jest z modyfikacji, nic nie będzie tutaj stokowego. Dużo jeszcze obiektów pewnie dorzucę na serwer tutaj u nas. No i tak będziemy to sobie czynić. Teraz właśnie, dosłownie teraz, jedynie chcę nazbierać troszeczkę gotówki, aby kupić te dwa tutaj brakujące pola, aby mieć to całe pasemko, plus te 43 i 44 z tą łączką. Tam będzie tanio, bo to są małe pola. Kupiłbym też chętnie to 78-77, przy czym no, ta cena tam jest jakaś dziwna, 600 tysięcy za takie dwa pola. To jest no, nieporozumienie moim zdaniem. Albo celowo tak zrobił Riot, albo jakiś błąd. No ale trudno już, szkoda mi tam, no nie ma tam jakoś za dużo tego areału, żeby płacić tyle hajsu, więc póki co sobie daruję. No a z tymi tutaj, z tym landem, gdzie jest ta moja gospodarka tutaj, no to prawdopodobnie będę go sprzedawał, no tylko będę musiał sprzedać wszystkie obiekty łącznie z drzewkami, aby móc sprzedać ten land. No i zobaczymy, no jak to będzie. Kto tam przejmie ten tutaj tą gospodarkę.
Ktoś może przejmie, może Bartek sobie kupi jako trzecią, może Jacek sobie kupi jako drugą. Wójcio raczej wątpię. A wujcio tam sobie w ogóle zrobił remoncik u siebie na gospodarce. Pięknie mu to wyszło. Ale to wam nie pokażę. Zobaczycie sobie to na sąsiadach. Jeżeli będą. Jeżeli nie będą, no to może, no to może na streamie. Ale raczej będą sąsiedzi. No to może na streamie ja tam po prostu zrobię wjazd na farmę do wujka. Wujek sobie bardzo ładnie zaadaptował teren wokół farmy. To znaczy z jednej strony farmy właściwie. No ale teraz już ma tam bardzo fajnie porobione klimatycznie. I powiem wam, że no czuję teraz taki delikatny ten. Delikatne wyzwanie, aby może nie dorównać, ale po prostu też zrobić sobie równie fajną gospodarkę tam pod lasem. Także no tak to będzie. Tak to będzie mniej więcej wyglądać. No dzisiaj, słuchajcie, odcineczek wyszedł taki może nie jakiś mega konkretny, nic takiego jakiegoś, wiecie, nowego, jeśli chodzi o pracę. Taki, jak to mówią, słuchajcie, w żargonie seriali mówi się, że to jest taki odcinek butelkowy, coś takiego. Czyli taki, wiecie, otwieramy buteleczkę, relax, chill, chillujemy i tak dalej, i tak dalej. Kto oglądał Breaking Bad, ten będzie wiedział. Taki odcinek, gdzie przez cały odcinek Walter z Jessim ścigali muchę w laboratorium. Musieli ją zabić, bo tutaj Walter miał fioła na punkcie tego, że musi być sterylna czystość. I oni praktycznie większość odcinka, o ile nie cały, ścigali tą muchę po prostu. Nic tam się nie działo, oni tylko szukali tej muchy, żeby ją zabić. No i to był właśnie taki butelkowy odcinek. To znaczy taki kurcze, takie wiecie, no taki kurcze, taka jakby, a niech będzie ta przyczepa, no takie jakby wytchnienie w tej całej akcji i tak dalej, coś w tym stylu po prostu. Dobrze, 37 minut, myślę, że taki odcineczek delikatny, butelkowy, tak jak mówię, odcineczek wytchnienia, znów bez gościa, aby przedstawić wam ewolucję moich planów związanych z kanałem, aby po prostu ten kanał nabrał więcej życia, bo mam do tego wenę. Myślę, że te informacje wam wszystkie przekazałem, co chciałem wam powiedzieć. Oczywiście w kolejnym odcinku Mieszczucha, tutaj teraz już tak na poważnie troszeczkę, bo tutaj trzeba zacząć faktycznie działać. Jeżeli będą sprzyjać mi ceny, no to postaram się po prostu powywozić to, co tutaj mam na stanie magazynowym. Troszeczkę tego tutaj jest. Postaram się to sprzedać, jeżeli będą w miarę atrakcyjne ceny. Nie, już tam nie będę czekał na jakieś rekordowe ceny. Wiem, że soja może być i 2600, ale to rzadko kiedy się to zdarza. Właściwie nawet teraz jest już całkiem niezła cena, bo prawie 2000 euro. No ale wiadomo, o co chodzi. No to w kolejnym odcinku, być może już z gościem, być może z gościem, po prostu będę się wyprzedawał. No i no czas gromadzić te pieniążki na przeprowadzkę. A może to kosztować bardzo dużo, no bo i trzeba kupić i land, który kosztuje ile? Który kosztuje 625 tysięcy, a może ten, a może ten. Zobaczymy. Tutaj też jest naprawdę bardzo ładnie. A może zrobię sondę w komentarzach? Ewentualnie piszcie w komentarzach, który land ewentualnie byłby lepszy. Ten tutaj, na budowę własnej gospodarki, czy ten tutaj? Tu będę otoczony ziemiami Bartka. Kurde, jak mi będzie chciał najechać, to mam przesrane. Dobra, już mi bije na dekę. Dzięki wam wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym Mieszczuchu, w jakimkolwiek innym materiale na moim kanale. Dzięki wam wielkie. Trzymajcie się. Cześć.